Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci dać dwie krótkie porady, jak łatwiej, jak lepiej żyć. Mnóstwo takich porad znajdziesz na innych moich filmach. Może znasz te filmy, jeżeli nie, to jak najbardziej zachęcam do obejrzenia. Dzisiaj o dwóch sprawach. O obydwu tych sprawach możesz przeczytać w mnóstwo książkach, z tym, że książka jak to książka musi mieć odpowiednią objętość, żeby została wydana, a więc wszystko tam jest rozmyte, rozwodnione. Czytasz tą książkę, zabiera ci to czas, często bardzo po przeczytaniu dalej nie wiesz, co masz robić. Dzisiaj chcę ci powiedzieć tylko i wyłącznie, co masz robić, żeby lepiej żyć i ewentualnie krótko to uzasadnię. Dwie sprawy. Po pierwsze, musisz sobie uświadomić, że żyjesz teraz. Powiesz, ja teraz żyję, i cóż. Nie mówię o tym, że teraz żyjesz, mówię o tym, że masz żyć teraz. Większość z nas jedną nogą stoi w przeszłości, drugą w przyszłości, w związku z czym dzień dzisiejszy w jakim miejscu ląduje? A dzień dzisiejszy jest ważny, jest najważniejszy. Jeżeli żyjesz przeszłością, możesz wpędzić się w kompleksy w związku z tym, co ci się kiedyś nie udało. Możesz wpędzić się w dumę i dzisiaj nie zrobić nic. A przecież dzisiaj jest właśnie ten najważniejszy dzień twojego życia. Gdyby Leonardo da Vinci namalował jeden obraz, a potem usiadł i rozpamiętywał, o jaki fantastyczny obrazek namalowałem, o jak cudownie, o jak wspaniale, nie poszedłby ani o krok dalej. Przeszłość jest ważna, ale nie aż tak, żeby nią psuć dzisiejszy dzień. To samo przyszłość. Lęki w związku z tym, co masz zrobić w przyszłości, albo radość, która cię kiedyś ma przepełnić, zabierają ci sens dzisiejszego dnia. Powiedzmy, za 3 dni lecisz na wakacje na Malediwy. Cudownie, fantastycznie i przez te 3 dni tylko o tym myślisz. A może to właśnie nie na tych Malediwach? A może to dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień twojego życia i przez to myślenie tylko o przyszłości to przegapisz? Powtarzam, przeszłość i przyszłość są ważne, ale najważniejsze jest dzisiaj. Dobrze, powiesz, to jest trudne. Tak, to jest trudne, natomiast podam ci ćwiczenie, które w pewien sposób ułatwi ci takie zogniskowanie się na teraźniejszości. Po prostu wyobraź sobie, że wczoraj było 1000 lat temu, a jutro będzie za 1000 lat. Czy obchodzi cię, że 1000 lat temu skompromitowałaś się niewłaściwie rozmawiając z księciem panem? Czy obchodzi cię to, gdybym ci powiedział, że za 1000 lat będziesz musiała przekonać super, hiper, ekstra, mega menadżera 327 stopnia, że jesteś właściwą kandydatką na hodowcę chlorelli w 4. pawilonie? Czy cię to w jakiś sposób obchodzi? Absolutnie nie. Tak będzie łatwiej. Zobaczysz, jeżeli skoncentrujesz się na tym, co robisz, będziesz to robić uważnie, skoncentrujesz się na dniu dzisiejszym, każdy z tych dni będzie lepszy. Druga sprawa, która w pewnym sensie się z tym łączy. Tutaj chodzi mi o dyscyplinę. Dyscyplina jest przeważnie źle pojmowana. Pojmowana jest jako katorga, jako coś strasznego, podczas kiedy dyscyplina jest fantastyczna. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, musisz wykazać dyscyplinę wewnętrzną. Wiele osób, zresztą największą oglądalność, mają moje filmy, w których mówię, jak wpływać na świat zewnętrzny. A jak chcesz wpływać na świat zewnętrzny, jeżeli nie potrafisz wpłynąć nawet na siebie? Musisz zachować dyscyplinę. I tu pomocne jest właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. Życie teraz. To może dotyczyć jakiejkolwiek sprawy, no ale weźmy na przykład, powiedzmy, że się odchudzasz. Postanawiasz nie jeść ciastek. Jest już godzina 9 rano, jeszcze żadne ciastko nie zjedzone. I co ci podsuwa mózg? Wczoraj tak się ciastek obżarłam, że to nie będzie miało znaczenia, czy dzisiaj zjem, czy nie. Odpowiadasz mu, wczoraj nie istnieje, dzisiaj nie jem ciastek.
mózg na chwilę odpuści, a potem powie, no przecież na pewno jutro zjesz 7 ciastek, żeby sobie ten dzisiejszy dzień odbić. Zjedz jedno. Odpowiadasz mu, nie, jutro nie istnieje. Dzisiaj jest ten dzień, w którym nie jem ciastek. Następnego dnia robisz to samo. Tak dużo łatwiej jest utrzymać dyscyplinę, która pomaga w bardzo wielu sprawach. Powtarzam, jeżeli chcesz panować nad światem zewnętrznym, musisz najpierw nauczyć się panować nad sobą. Inaczej to nie wyjdzie. Wkrótce nowe filmy, więcej porad. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, będzie dla Ciebie z pożytkiem. Zapraszam Cię oczywiście do obejrzenia innych filmów, do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.